A więc witajcie na takim oto pokazie od Xboxa. Partnerów Xboxa będą zewnętrzne studia, które mają pokazać gierki. Tyle. Po prostu zobaczymy. 30 minut to mniej więcej trwa. Myślę, że jakby nowe rzeczy zostaną zapowiedziane. Kilka rzeczy, które już na pewno znamy. O, takie sobie pogadanka od Microsoftu. Czemu by tego nie sprawdzić? Jestem zainteresowany. A nuż pokażą. Może gdzieś tam, wiecie, zawsze jest ten jeden promyk nadziei, że na przykład Hollow Knighta, Silksonga też coś. Chociaż jedno zdanie powiedzą, nie wiem, wyjdzie jutro, wyjdzie nigdy, cokolwiek. Chociaż jakakolwiek informacja byłaby fajna. Więc zaraz się zaczyna. I uwaga. 4, 3, 2, 1, 0. Nowy rok. Uwaga, potardy, odpalamy szampany. Yeah, Microsoft, który kupił ostatnio Activision Blizzard. Xbox Partner Show, tak, tak. Co nam pokażecie tutaj, trzoda? No, od razu zaczynają. Ej, fajnie, bez żadnej zbędnej gadki bodajże. Tylko dla dorosłych, to ja nie wiem, czy możecie oglądać. Żeby przed spaniem tylko się nie śniły wam żadne koszmary. Oho. A, dobra. Yakuza. Pewnie ten Like a Dragon, czy no właśnie, Like a Dragon Infinity Wealth. Czy jakieś nieskończone bogactwo? O Boże, to jest gra, której nigdy nie przyszło mi zrozumieć, ale... Okej. To jest delfin! Jak ja uwielbiam delfiny! Czemu Japończycy zawsze mają takie odklejone pomysły? To jest jedno, ale czemu to zawsze działa? To jest drugie pytanie. Dlaczego tylko oni robią takie gry, nikt inny? Too many street punks getting you down? Co jest? Time for the getaway you deserve? Dondoko Island is the destination for you. O, może damy troszeczkę głośniej chyba. Co jest? Teraz symulator Simsów? Czemu to jest taka gra w ogóle wyblakła nagle? Już? Simsy zrobili z tego w takim razie, tak? Or simply craft it yourself. Naprawdę. To wszystko przez te bomby atomowe i mi się po prostu Japończykom rzuciło na łeb. Podkleiło im się. As your dream home unfolds, just the way you like it. Zrobił fajny domek, jakby blok postawił. O. I można całą wyspę robić. Okay. Jest wszędzie te oceny, jak po prawej ten. Fajne, fajne. Make friends with memorable characters. Oho. Ohayou gozaimasu. Ifi. Arigato. Develop your island to accommodate all kinds of tourists. Fajne. Kto czeka? Kto gra w takie gierki, jak myślicie? Time of their lives. Znajdą się fani takich gierek oto japońskich, japońszczyzny, takiej totalnej. Który jest tyle minigierek, że nikt nie pamięta o fabule, dlatego z tego co wiem, chyba w oryginalnej Jakuzie przed... Oho. Ojo. Knur. Explore nature. Build infrastructure. Że ludzie, którzy nie mają się. Interact with others. Nigdy nie grałem w tego typu gry, ale zastanawiam się właśnie, jakby co jest ich największą stroną. Po prostu czy tam odklejonowość, ten klimat tego szaleństwa, to jest takie tutaj fajne w tym? Czy te wszystkie minigierki, że ta gra umożliwia tysiąc różnych rzeczy? 1000, 10 000, albo nawet milion. Że jest jakaś fabuła, ale to wszystko też są jakieś różne minigierki, jest walka, jest fabuła, jest wszystko tak naprawdę. No dobra, jak ktoś czeka, to super, bardzo fajnie pokazali, będziecie mieć własną wyspę, na której zbudujecie Simsy. Szaleństwo, no szaleństwo, ale to takie właśnie, taki was, tylko że zamiast mamy z Far Cry'a 3 wasa z definicją szaleństwa, to tam mamy właśnie smoka, prawda, jakuzowego, który ma definicję japońszczyzny. Okej. Okay. O, co to jest? Live, no jesteśmy na live, to prawda.
Ja. Jakaś chyba taka gra, jakby to nazwać, runner, o, ślekaścina była, nie? Biegnie się przez przeszkody, taki ghost runner? Nie, nawet walka coś jest też. Ciekawy styl graficzny. Takie bardziej komiksowe. O, ty! Dobra, no po prostu jeden serwer się spalił w Microsoftie, dlatego tam Xbox, ten najnowszy, eksperymentalny, trochę się zapocił się. Musiał przyciąć. Who is, kto? Who will not die? Aikiro will not die. No spoko, jak ktoś lubi takie coś. Szkoda, że żadnego dialogu nie usłyszeliśmy, ale to są takie typowe gry dla zagorzałych fanów. Co to jest? Still Wakes the Deep. Czy jak? Nie udaje, że jest realistyczne. Okej. Okay. Czy to jest ten Half-Life 3, o którym tak wszyscy mówili? Ładna fizyka. Tylko czemu to wszystko jest wyblakłe? Zaraz, jesteśmy na najlepszej jakości, jakie jest, ale to wszystkie jakby to, co nie prezentuje, może tak ma być, taka grafika, ale... jakieś takie bez koloru, takie nienasycone to wszystko. Ty, obcy. Ty, może to jest spray nowy. Half-Life 3, o, siema, smoczulego. No, jakieś takie... Stążki. Ładna muzyka nastrojowa. Wygląda, no, tak szczerze, jak taki symulator chodzenia nagle na razie, ale... zaraz może się rozkręci, prawda? Ciekawa fizyka wody. Taka całkiem nie najgorsza. O! Animacja też takie całkiem spoko. Nie jest może najwyższy budżet, ale nie jest najgorzej. To na czym to polega? To jest horror? No tak właśnie coś mi mówi ta nazwa, ale tak nie pamiętam. Czy to było to o tym... taki pseudo-horror chodzący, taka amnezja na platformie wiertniczej? To coś takiego było? Coś... O! Shade? O, cichy Shade, dobry wieczór. Fajny tego. Fajny akcent. Szkocki prawdopodobnie. Albo irlandzki. Dźwięki jak z Dead Space'a. Zawsze takich, jakby szanuję bohaterów, którzy muszą się przez takie coś, ta woda pewnie jest zimna, brudna. Oni jeszcze otwarte oczy mają pod wodą, nie? To jest hardcore. No, tak wygląda, nie? Taka amnezja. Na platformie wiertniczej. Tylko szkoda, że broni nie ma, to mnie smuci zawsze, że bohater nie weźmie nic, nawet chociaż głupiej pałki, rurki. Okej, okay. Nie ma animacji otwierania, tylko jest... no, ale znowu jest na przykład animacja schodzenia. Coś za coś. Stay away. Still wakes the deep. Okej. Okay. Na początku przyszłego roku. A, okej, okay, ty, powiedzą nam, jak to jest ten gierka, tak? Jaka jest imersja w niej i co jest chyba celem tutaj tego przekazu całego. Czy nie? It seems there will be trouble. O! This dangerous new guy in town. To lubię. To sam sprawdzałem. A tam to, nie wiem, jakieś pewnie gdzieś tam będzie jeszcze jeden pokaz na temat tamtej gierki. A to jest polskie. Polski Robocop. Grałem w demówkę. Bardzo fajne. Może nie jest to też największy budżet, ale jak na polskie możliwości, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajnie. To demówka aż 2 godziny grałem, a jeszcze było chyba na kolejną godzinę jeszcze kontentu, albo nawet na trochę więcej. Półtory pewnie w porywach do 2. I
I... Tak, sprawiedliwość nigdy nie śpi. Polski Robocop. Wszyscy polscy przestępcy. Masz 2 geta, umierasz. Jesteś tam jakimś poszukiwanym przestępcą, ciebie zostawiamy, bo się boimy. Bierzemy tylko małych. Pijesz piwo na ławce w parku, już po tobie. Palisz w miejscu publicznym. 10 lat. 10. To żywocie. Ujo. Walki z bossami. To jest dobre. Demówka miała była może nie jakaś super bardzo rozbudowana pod względem tego strzelania, ale jakby wydaje mi się na to, co ta gra ma reprezentować, jest wystarczająco. Jak na to, że nikt nie rusza tej marki w ogóle i to robią Polacy, było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A, to jest cyta, dobra, myślałem, że to będzie jakiś tam pokaz, a to jest po prostu jakby tam... Dlaczego Xbox, tam partnerzy tak zainteresowali się tym, bo spoko wygląda. Hi, I'm Philip Seifried, technical director in Dungeons of Hinterberg. And I'm Regina Reisinger, art director in Dungeons of Hinterberg. Przepraszam, ale kim jesteście? I know a lot of you have been asking to see more of the social aspects of Hinterberg. And how the people you hang out with can help you as you progress through the game. So we're excited to give you a better Ale look. Gdzie są te niemieckie obozy? In this short video, we will give you a glimpse at how you might spend a typical day in Dungeons of Hinterberg. Decide which overworld to travel to, spend the day slaying and puzzling in a dungeon, and then head back to the village to befriend someone who may be the key to your success. A, to było to! Ej, to było spoko! Widziałem właśnie gdzieś tam na jakimś poprzednim pokazie właśnie od Microsoftu, takim większym, było właśnie o tej lasce w tych włosach, tak sobie biegała taka przygodówka, trzecioosobowa bodajże właśnie, specyficzny styl graficzny, o! Całkiem walka była taka, jakaś taka wydawała się rozwinięta. Może być dobre. Myślałem, że to już ten będziemy taki symulator, wiecie, jak City Skylines 2, tylko że w Niemczech i bardziej na obozach takich się skupiamy. Ale nie, 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 jest dobrze. Palisz w miejscu publicznym. Tylko coś im FPS-y chyba się nie zgadzają, ale na pewno ten ogarną do premiery, prawda? No, taki, prawda, God of War, tylko że w Hindenburgu, czy gdzie to się dzieje. Ten ruch. O, wreszcie się rozkręciła trochę, bo tak śmiesznie biegła, jakby chciała, nie mogła. O, siema, Franz. To, no, chcą pokazać, że jest trochę fabuły, jest trochę zagadek. O, proszę. Z wielkonosem, tutaj z hipsterem się zaprzyjaźniliśmy, tutaj z laską, ale ma ładne usta. No, łysy się nawet znalazł, bulwa. I mam jeszcze aspekt Stardew Valley, prawda? Możemy tam się z ludźmi rozmawiać z całego miasta, przynosić im pewnie flaki potworów, żeby się cieszyli. Spać w ciuchach. No, w przyszłym roku. Okej, okay, spoko. Może być bardzo fajna gierka. Socializing i zwiedzanie dungeonów, socjalizacja i dungeony, jak łączą ludzi. No, to jest wizytówka tej gry. O, za tydzień urodziny. A to co tym razem? Deszcze niespokojne, magiczne ptaki. Wygląda jak jakaś gierka logiczna. Taka właśnie spokojna do albo niespokojna. Okej. Okay. Pozory mogą mylić, prawda? Jakieś północne klimaty. Ojo, czy to będzie jakaś w tego? Przygoda o wilku? Nie, nie mówcie, że taki Spirit of the North 2, czy jakiś ten... Stray 2, tylko że wtedy interpretacja lisa. Yeah. Przygody lisa i magicznego ptaka. Co to jest? Fajne futro, ładne. Diabeł. Spirit of the North, jest, faktycznie. Dwa, ty, zgadłem. Ale jaja. Ty. Ej, spoko. Nie grałem osobiście w jedynkę, ale dużo słyszałem, kolega grał i właśnie powiedział, że bardzo miła, relaksacyjna gierka. Fajne. Bardzo miła zapowiedź w takim razie.
Okej, okay, tego New Game Reveal, to właśnie pokazali nową gierkę. Bla bla bla, announce, first look, in-game activities, spoko, co dalej? Robocop. Mhm. Pokazali właśnie Spirita. Spirit z północy. To nie brzmi najlepiej. Na Śląsku, na Lubuskim. O! No to, moi drodzy, śpiewamy. Zjadacz węża. Jezu, ile ja bym dał, żeby tą piosenkę po polsku zinterpretowali. I zaśpiewali jakaś tam właśnie, nie wiem, Martyniuk Zenek albo coś takiego. Wyśpiewał sobie te wszystkie właśnie bity od Metal Geara. Ładnie to wygląda. Metal Geary to w ogóle jest, teraz wyszło chyba bodajże na pecety. Jakieś pierwsze części można w teorii grać na myszce i klawiaturze, ale to tam słyszałem, że są niezłe jaja. Ale trójeczka wygląda nieźle zremasterowana, ładnie. Zwłaszcza, że oryginał, z tego pamiętam, był taki strasznie wyblakły właśnie, strasznie taki śmieszny, jak normalnie na jakimś negatywie czy coś. A to wygląda spoko. Osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem Metal Gearów, nie grałem w żadnego w sumie. Ale jakby rozumiem, że to jest Kojimizm i jego wielkość tutaj na pewno staram się zrozumieć i docenić wpływ jego wizji i gry, którą stworzył. Zenek ma taka afera, zaraz będzie Pandora Gay 2. Zenek śpiewa dla... śpiewa Metal Gearze. Zjadacz węża. No. Unreal Engine 5. No to już wiadomo, że na premierę będzie 5 FPS-ów. Uwielbiam optymalizację Unreala. Spoko, miło, dzięki. Dalej. You have been chosen to govern a land of great peril and promise. It has suffered long from the scourge. Znowu jakaś bitwa pod Grunwaldem? There is another threat, an illegitimate baron who claims the northern territory as his own. Will you prove yourself? Nie jest to Total War? Czy to będzie ten polskie, co ja grałem też w demówkę, czy? Nie pamiętam, jak się nazywało. O, będzie od razu w Game Passie, spoko. Tak, to jest to, co ja grałem. Ta demówka była na tym, na pokazie. Wtedy na jakimś tam festiwalu dem, chyba bodajże w ogóle w zeszłym roku. Można było ją sobie przetestować. Też jest chyba polskie, mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Ale był taki klimat właśnie... słowiański. Słowiańskiej wioski, zarządzania tymi trzodą. Tylko jeszcze w demku chyba nie było, znaczy w demku, w ogóle to było pre-demo, pre-alpha, coś takiego. Właśnie, było bardzo dużo rzeczy zablokowanych, o, tego nie było na pewno. Nie było walki w żaden sposób, tylko rozwijanie takiej bardzo prostej wioski. Yeah. Fajne. Ta gra zdecydowanie miała potencjał. Miło się w nią grało. Teraz widzę, że idą o krok dalej, będzie... na parzanka. No co, no, Polacy... Wiecie, co się mówi o Polakach za granicą. Żeby zniszczyć Polaków, trzeba dać im wybrać rząd. I wydaje mi się, że to też będzie tak samo, że ja będę nimi rządzić i oni sami się zniszczą wtedy, wszyscy. Wszyscy Polacy się załatwią nawzajem. Ty. Takie Total War'owe to nawet, nie? Ta walka. O, właśnie. Manor Lords. Manor czy Manor? Ale spoko. Game będzie tego, w Game Passie. O, na konsolkach będzie. Bardzo fajnie. Bardzo spoko. Było tylko ekonomia. O właśnie, dokładnie. Głównie było pokazanie jakby, że gra żyje, ma się dobrze i podstawy ekonomii było. O, Dex, dobry wieczór. Że będzie w Game Passie? Będzie, będzie, właśnie. Czyli... ludzie, cieszcie się. O, co to? O Jezu, o Boże, czy to nie jest... Zaraz. To jest jakiś Battle Royale, nie? Bo tam ostatnio dużo się złych rzeczy podziało bodajże. The Finals właśnie, chyba tak się nazywa. Od Ubisoftu jakaś gra została anulowana, bo że nie... A, Hainas właśnie, chyba Hainas nie wyszło. I anulowali całą grę. Widzę, że... Xbox jeszcze idzie w zaparte. Chce sobie zrobić własnego battle dziwnego Royala z broniami z BF-a. Co tu się dzieje? Co jest? Czy kogoś jeszcze... Uuuu, lefekty.
Tak szczerze, jarają jeszcze kogoś takie gry? Na przykład takie coś was podnieca? Czy nie lepiej zagrać sobie Warzona, albo na przykład PUBG'a, albo nawet tego Fortnite'a? Czy ta gra ma sens dla was? Jeszcze w dzisiejszych czasach? Czy nie jest tego za dużo? Znaczy, okej, nie? Wygląda fajnie, że można wszystko niszczyć, jakieś tutaj różne efekty, moce, może będzie swoją, jakby miała swój charakter. Ale tak, tak... Kolejny baterii, nie rozumiem, jak można w to grę, ja w grach uwielbiam fabułę, no to masz właśnie też fabułę, nie? Masz fabułę, że musisz zabić wszystkich innych. Musisz być ostatnim żywym. Ładnie to wygląda nawet. Ma jakiś swój pomysł właśnie na niszczenie otoczenia. Te moce są, wydają się też fajne, kolorowe, miłe, przyjemne. Animacje są spoko. The Finals. Coś więcej powiedzą? Join the beta, ty, otwarta beta. Oktober 26, zaraz. Czy dzisiaj nie jest 25? To nie jest za chwilę? Jeśli tak, to jutro gramy. Chyba, że mnie pójdzie. O, mamy to, na to wszyscy czekali, Ark. Najgorsza moim zdaniem, nie, może nie najgorsza gra na świecie, ale nie lubię Arka osobiście. Uważam to za taki skok na kasę. Jakby to, co przynajmniej do tej pory było, nigdy mnie Ark nie wciągnął. Był brzydki, ledwo działał i był po prostu głupi i nudny. Tak jest niestety moje zdanie na temat Arka. Ale kto wie, no może tutaj coś zmienią, prawda? Ładniejszy, lepszy, wszystko poprawią. Mi się wydaje, że Ark zagubił się po prostu gdzieś tam te 20 lat temu, jak były popularne Minecraft, ojo, podobne rzeczy i tyle, nie? I miał po prostu dinozaury i to było wszystko. Metafora życia, Ark, tak. Że rodzisz się, jest fajnie i później właśnie cię taki skryty ten gościu zabije. To jest metafora życia. Yeah. Nie wygląda to źle, nie. Z kolegami też zawsze wszystko jest lepsze. Więc może trzeba będzie dać szansę temu Arkowi, a nóż może będzie działać nawet. Oja. Mamy te dinozaury. Mamy cały tę otoczkę. Yeah. Yeah, tylko nie mój domek lotniskowy. Stałe przemyślenia, mogę je podsumować. Tak, całe życie mi przeleciało przed oczami. Nie było tam nic ciekawego, niestety. Bazukami nawalają. Jezu, Droideka to jest wszystko. To jest gra ostateczna. Znowu Ark, gra ostateczna. Survival, który po prostu już zachwyci wszystkich. No, pokaż. Nie pamiętam, czy to dwójka, czy to... Jakaś ta podnazwa, chyba podnazwa, nie? Ark, tylko co? Survival Ascend, właśnie. Ascended nawet. Modding, Ermon, Morin... O, proszę, będą mody. Experience in Epic Remake. Właśnie Epic Remake, Remake. To jest właśnie, bardzo ważne, że to nie jest kolejna część, to jest remake chyba tego, co mieliśmy do tej pory. Ładniejsze, lepszy i jakby złożony wszystko w jedno. Okej. Okay. Oho. Czy to jest... Mamy to, Anal Wake. Yeah, gra, która nie pójdzie na żadnym tym. Na żadnym pececie. Musicie wydać 20 kawałków, żeby... Żeby mieć 10 FPS-ów. FBI. Ej, kurczę, FBI. Kiedyś to wam tego Crysis spalił pecety, nie? Trójeczka na przykład, albo jedyneczka. A teraz Alan Wake to zrobi. On zniszczy wam pecety wasze biedne za 10 tysięcy złotych. Albo mojego biedaka za 6 kawałków i będzie koniec. Więc to jest prawdopodobnie ostatni stream, bo zginę. Spłonę. O. O. To jest Remedy, no to wiadomo, że to spoko będzie. Popracowane, ładne. Fajne mechaniki, fajny, ciekawy świat.
Ja tam akurat lubię igierki właśnie, Alana Wake'a 1 skończyłem, bardzo dobrze go wspominam, chociaż jak dla mnie fabuła może była trochę zbyt odklejona, ale jednak było bardzo przyjemna gra w sobie, była dobra. Control był spoko, ten cały, jak to tam, Quantum Break bodajże, czy tam Quantum coś tam też było niezłe. No, za chwilę wychodzi, o! Jakie przejście, okej. Okay. Minąłeś przedmiot. Nie, znowu grają ci cali recenzenci, którzy nie przeszli Cupheada. Już minął przedmiot, już będzie miał złe zakończenie. A co teraz, Alan Wake będzie kobietą czarną? Nie, znowu tak James Bond. Chcieli agenta 007, a dostali murzynkę. Co jest? Ty, laska jest jakaś taka sklonowana. W głowę się celuje, więc obrażeń się zadaje wtedy, chyba nie wiem. O, dobra, flara! Jak w Dying Light'cie, pysk. Ładne. Dlatego musi spalić komputer, jak spalił tego właśnie jakoś demona cienia. O, w świetle mnie nie widzi. Fajne mechaniki. Fajna ta tafla, nie? W powietrzu. O, zastrzeluję go, przywali. Nikt nie, żeby ten... O. Ciekawe, czy dałoby się tam na dole jakoś też nawalić. Czy ona jest niedotykalna. O! Koniec. Ile spokoju. Jo, jak w Rezydencie. Słyszałem, jak skrzypi wózek z lekkim medykiem na nim, który zagra tylko streamerzy i zapaleńcy pecetowi. Będzie to film jak na YouTube gra, która przeraża no właśnie wymaganiami. Jeszcze ktoś pamięta tego... Co są... Tak, no, ja pamiętam. On na zawsze został w moim serduszku. Ładna muzyka. Ładne efekty. Ładny dym z mojego komputera. Ty czemu się pali? I ja pierdzielę, nawet nie mogę oglądać tej gry, bo już się przegrzewa. O cholera. Będę musiał kupić tego RTX-a 10 tysięcy. Który wyjdzie za rok pewnie. Wystarczy pewnie na tydzień grania. O, saga. Hands on impression. Spoko. Fajne. Miło. Dzięki. Obejrzymy na YouTube. Ponieważ przeciętnego człowieka nie stać na sprzęt, żeby zagrać w tą grę z godnością. Niestety. Nie w Polsce zwłaszcza. Czy to koniec będzie? Czyżby to wszystko? Ile to już trwa? Możemy zobaczyć? Tyle. Koniec. Dziękujemy za oglądanie. No, to było całe takie właśnie szybkie preview tego całego partnerów od Xboxa. Niestety nie było Hollow Knighta, płaczemy medyk razem z tobą, ale no, pokazali jakieś tam mniej więcej, nazwijmy to, coś ciekawego, coś ładnego, coś co spali nam komputery, nawet jakieś kilka premier takich nowych, zwłaszcza ten Spirit of the North było bardzo miłym zaskoczeniem. Dobra, to tyle, dzięki za uwagę i do następnych materiałów. Cięcie, ciao.